kościoła. Modli się stresy. Było przecież. Zamknę. Czy to były za ciebie? No dobrze, to pan. Nie wystała nawet. Nie siedziała. Ja nie wiem. W tej godzinie apelu Jasnogórskiego gromadzimy się jako parafia świętej Klary na modlitwie za naszego drugiego ojca świętego Jana Pawła II. Dziękując mu za to wszystko, co dla nas zrobił. Niektórzy może właśnie całe dotychczasowe swoje życie z nim związali. Nie pamiętają innego papieża. Nie wyobrażają sobie, co będzie dalej. Inni starsi, bardziej doświadczeni życiem, wiedzą, że Pan Bóg jest i czuwa nad każdym z nas. A w naszym narodzie w szczególny sposób czuwa ta, która jest naszą opiekunką od wieków. Odśpiewajmy apel Jasnogórski. Jest w wielkiej pamięci. Lecz
Niech także będzie wielkie pamięci w sercu i w życiu każdego z nas. Żeby nie było tak, byśmy wspominali, że był papież Słowianin pochodzący z Polski, lecz abyśmy także żyli według wskazań, które dawał przez cały czas swojego pontyfikatu. Niech pamięć w modlitwie i w działaniu w codziennym życiu zgodnym z Ewangelią będzie w każdym z nas. Wysłuchajmy epitafii. Żyć Ewangelią.
Kończy się czas powiatu polskiego. Za chwilę rozpocznie się czas święta. Thank you.
wzmacniać wiarę Twojego ludu. Podnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest duch, przez który zostaliśmy odrodzeni i jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Chrzcianie dziejów apostolskich. Bracia trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwie. Boja się ganiała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb u domu, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych, którzy dostępowali zbawienia. Oto słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwałą wtedy,
zbawienie dusz. Oddaj Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
Każdy ma swoje własne refleksje związane z życiem Jana Pawła II. Czy to doświadczenie pielgrzymek do ojczyzny, czy też inne związane z jego osobą doświadczenia. Pozwólcie, że teraz podzielę się swoją osobistą refleksją. Pamiętam czasy, które dla starszych ludzi są jasne i oczywiste. Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przedstawmy dobremu Bogu nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Boży, aby dla wszystkich był znakiem Chrystusa Zmartwychwstałego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rządzących państwami, aby szanowali prawo chrześcijan do publicznego kultu Bożego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nowochrzczonych, aby przez pobożny udział w liturgii umacniali się w wierze. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych zmarłych, w szczególny sposób za Ojca Świętego Jana Pawła II, aby Bóg miłosierny przyjął ich do swoich chwał. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, aby obecność Chrystusa Miłosiernego wzmacniała naszą nadzieję zbawienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, wysłuchaj naszych błagań, których żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Pan nas Boże, przywitaj swojego ludu i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie, przez wyznawanie wiary i przez święto osiągnęli wieczne szczęście, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca znosimy jedno mam. Dzięki składajmy Panu Bogu, Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe. Słuszne i sława wierne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sława wielili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstawając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią was Pana Stawonych, radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale. Nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osadna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, osadna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On Tobie dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Ponownie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominaj śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli.
Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj o Twoim słudze, papieżu Janie Pawle, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i przez Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha śpiewam tego, wszelka Boże weści chwała, przez wszystkie wieki wieków. Połączeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, pośpieramy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Pomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Thank you.
wziął to w intencję naszego rogata, kto dzisiaj już był na mszy świętej i do Komunii Świętej przystąpił, do Komunii Świętej także teraz przystąpić może. Thank you.
nieustannie trwało w naszych duszach przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dziękuję wszystkim za naszą wspólną parafialną modlitwę. Jutro msza święta w kościele parafialnym o godzinie 11 w intencji papieża Jana Pawła II i msza święta także o godzinie 17 w innej intencji, bo jutro jest także i święto, więc zachęcam do udziału we mszy świętej, a szczególnie tej pierwszej, jeżeli ktoś może o godzinie 11, to nie może o tej porze, zapraszam wieczorem. Gdy będziemy wychodzić głównymi drzwiami z kościoła, tam można zabrać sobie takie malutkie świece, które albo możemy zapalone zostawić na zewnątrz kościoła przy portrecie papieża, albo zabrać do domu i zapalić na przykład na swoich oknach, oczywiście dbając o to, aby nie odpaliły się nasze firanki. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, a teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja.
Do nieba, do nieba.